Cześć Boże, dzień dobry. Witam Cię serdecznie w zupełnie nowej rzeczywistości, bo dzisiaj jest poniedziałek, więc pierwszy dzień tygodnia i właściwie kończymy ten dzień. Od dzisiejszego te nocne marki, zobaczymy jak to też będzie wyglądało potem, też w innych odcinkach i odsłonach, ale będą się okazywały w dwóch miejscach. Tutaj na Instagramie, w tej wersji takiej nagraniowej, gdzie można coś więcej powiedzieć, oraz na YouTubie, w stałym miejscu. Taka próba zobaczenia też, gdzie też będzie więcej wyświetleń, ale też chodzi o taką próbę dotarcia do większego grona, bo zdaję sobie sprawę też, że wiele, wiele osób, które gdzieś obserwuje też mnie na Instagramie, nie widzi mnie na YouTubie i ci, którzy są na YouTubie, nie widzą mnie na Instagramie. Więc myślę, że gdzieś tam trafiając te dwa środowiska, Słowo Boże dotrze dalej, bo chodzi o to, nie chodzi o wyświetlenia, tu nie chodzi o typowe jakieś YouTube'owe prześcigiwanie się, tym bardziej, że ja nie mam w tym wszystkim szans, talentu i sprzętu i tak dalej, ale chodzi o to, żeby Słowo Boże się rozprzestrzeniało jak najwięcej, jak najdalej, jak najszerzej, żeby trafiało jak do największego grona ludzi. Nocne marki dla tych, którzy nie wiedzą, czym jest ta seria tych odcinków, która okazuje się już właściwie od 3 lat prawie. 3 lata będzie w listopadzie. To jest taka seria odcinków, nagrań. Przede wszystkim, to różnie też bywało, ale przede wszystkim idea była taka, powstanie tego, że jest wiele osób, które po prostu nie może spać. Tak fizycznie, ale też jakoś tak dręczą się, czy tam w ogóle dręczą niektórych jakieś różne myśli, kłopoty i tak dalej. Późno wracają z pracy, z obowiązków, albo po prostu siedzą sobie z samotności, nie mają co ze sobą zrobić. I taka dawka Słowa Bożego, taki zastrzyk dobrej nowiny, żeby móc spokojnie usiąść, usnąć, spokojnie żyć. To dla tych, którzy są tacy niespokojni, są nocne marki, czy więc nocami rozmyślają, rozkminiają różne rzeczy, potrzebne i niepotrzebne. Nie właśnie na to wszystko potrzebne jest takie lekarstwo, jakim jest nie moje słowo, ale dobra nowina, czyli Boże Słowo. Dzisiaj mamy w kościele bardzo piękne święto Przemienia Pańskiego. Jestem z parafii, gdzie wczoraj właśnie mieliśmy odpust Przemienia Pańskiego. Piękna uroczystość. Ta tajemnica jakoś bliska mi jest, więc od dziecięcia, jakim dziecięciem był. I to zawsze też jakieś każdego roku budzi we mnie różne myśli, pozytywne, jakieś takie. Pan Bóg każdego roku przez to święto dociera do mnie z różnym słowem. I teraz, kiedy dzisiaj myślałem też przez cały dzień, co wam powiedzieć, to tak właściwie od wczoraj chodzi we mnie słowo. Tak sobie przygotowałem, bo nawet może myślałem, może zaproponują jakieś kazanie powiedzieć, więc trzeba być przygotowanym. Nie udało się, ale myśli są i myślę, że to jest najważniejsze. Nie chodzi o to, żeby gadać, tylko o to, żeby gdzieś w sercu było, żeby to słowo docierało najpierw do mnie. W drugim czytaniu słyszymy, kiedy święty Piotr mówi o tym, że to, co oni jako apostołowie przekazują ludziom z wielką mocą i siłą i tak dalej, to nie są żadne mity, tylko to jest doświadczenie czegoś, co oni sami widzieli, czego byli świadkami. I na początku tak, pierwsza rzecz. Czasem może to, co gdzieś od wczoraj chodzi, że czasem spotykam ludzi. Ostatnio też miałem taką rozmowę z kimś bliskim. To dla mnie jest bardzo. Jest bliski i gdzieś tam może nawet widzisz ten odcinek, oglądasz i tak dalej. Ktoś tu zarzuca wiele kościołowi, Panu Bogu i tak dalej. Uważa, że to jest mit, że to jest wszystko fikcja, że to sobie ludzie po prostu ubzdurali w głowie. To nie ma w ogóle jakiegokolwiek sensu i logiki. I lepiej po prostu nie wierzyć w takie bajki, w takie mity. I Piotr mówi, no, można słuchając nas, wywnioskować, że to są jakieś takie bajanie, takie mity. Można, kiedy podchodzę i tylko, nie wiem, bym tylko rozumowo popatrzył na Kościół, to popatrzę, kurczę, no tyle skandali, tyle badziewia czasem jest, tyle grzechów, no to no, zła. Nie? To są jakieś mity, po co w tym wszystkim siedzieć? I Piotr właśnie mówi, to nie są mity, nie? Czasem może myślisz, kurczę, słuchasz tego wszystkiego w kościele, może lepiej by nie było wierzyć. To są to takie ciągle jakieś takie bajeczki dobrej babci czy dobrej cioci Gieni, która opowiada. I Pan Bóg chce w tym święcie też powiedzieć, to nie jest mit, to jest rzeczywistość, którą chce ci przekazać. I tak się też zastanawiałem, jak to zrozumieć, żeby to nie był mit. I myślę, że to jest jedyna taka droga.
wejść w relację z Panem Bogiem, jakąś taką zażyłą więź, że nie tylko wiedza, ona wiedza jest bardzo ważna, rozum jest bardzo ważny w wierze, ale chodzi też o relację, o serce, bo Pana Boga nie jesteśmy w stanie zrozumieć, ale jesteśmy w stanie Go, nie wiem, przeżyć, dotknąć, choć trochę ogarnąć sercem. Pan Bóg przemawia do naszego sumienia, my to nazywamy też sanktuarium, mówimy, że to jest serce. Tu nie chodzi o tą pompkę sądzę, tłoczącą, wiemy o co chodzi. To jest to wszystko, co stanowi o nas. To wszystko, co jest dla nas najważniejsze, co jest w środku, co jest w naszych myślach, co stanowi, że kochamy, że wierzymy, że chcemy wierzyć lub nie chcemy, lub odrzucamy miłość, że poszukujemy. I tutaj przemienienie ma być właśnie na to. Jezus też pokazuje się uczniom, żeby otworzyć ich serca, żeby oni tego nie rozumieli. Oni tego też nie rozumieją, panikują. Piotrek gada tam głupoty, w ogóle nie wie co robić, nie wie jak się zachować. I tu też nie chodzi o to, żebyśmy się wiedzieli, jak mam się zachować. Pan Jezus też nie chce, żebyśmy jakieś takie kurtuazji, savoir vivre chrześcijańskie, jakieś takie savoir vivre chrześcijańskie uprawiali. Tylko żebyśmy otworzyli przed Nim sercem. To tak jak czasem zakochani, czasem zawsze zakochani, kiedy człowiek się zakocha, kiedy serce zaczyna mocniej bić, nie, no tam człowiek wtedy nie myśli o jakiejś kurtuazji i tak dalej, ale myśli o tym, żeby tą miłość jak najpiękniej pokazać. I Pan Bóg też nie chce savoir vivre, tylko chce serca. Serca Twojego. I to o tym też jest święto. Dzisiaj słyszymy też ten głos, który, słowa, które Jezus usłyszał. Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. I to też to słowo, które mówi do każdego z nas Jezus, do każdego z nas mówi Bóg, Tata, najlepszy. Ty jesteś moim synem, moją córką. Ty mi się podobasz, Ciebie kocham. Nie? Czasem się nie podobamy sobie, patrzymy w lustro, różne myśli mamy w głowie, a Bóg mówi, Ty mi się podobasz, właśnie Ty i właśnie Ciebie kocham. I myślę, że to jest dobre słowo na noc. To jest dobre słowo jako na nocnego Marka. Że to, co wierzysz, to nie jest mit, ale to jest to po to wszystko, żebyś otworzył serce i wtedy zrozumiesz, pokochasz. Jak otworzysz swoje serce miłości, się nie da zrozumieć. Czasem mówimy, kurczę, dlaczego jestem z tą osobą? Jak rozumowo podejdziesz, nie? Do swojej dziewczyny czy chłopaka. Nie? Ale serce, kiedy otwierasz, mówi, nie wyobrażam sobie życia właśnie z kimś innym. To samo jest z Panem Bogiem. Jak otwierasz serce, to potem myślisz, nie wyobrażam sobie nie wierzyć, nie wyobrażam sobie nie spotykać się z Bogiem w Eucharystii, w Słowie Bożym, modlitwie i tak dalej. To jest tak niesamowicie, tak cudowne. Trzymajcie się i po prostu, jeżeli uważacie, to posyłajcie to dalej. Jeżeli ci, którzy są na Instagramie, a nie są na YouTubie, to poszukajcie, po prostu wpiszcie Marek Krzyszkowski i wyskoczy mi kanał, możecie tam przyjść. Tam jest mnóstwo różnych rzeczy, mnóstwo różnych serii, rekolekcji i tak dalej. A ci, którzy jesteście na YouTubie, a nie jesteście na Instagramie, to też piszcie Marek Krzyszkowski i myślę, też tam mnie znajdziecie bardzo, bardzo łatwo. Na to wszystko, co przed nami, na to wszystko, co nam Pan Bóg przygotował, na te wszystkie noce, poranki, na te wszystkie zwątpienia, próby i tak dalej, niech On nam właśnie pobłogosławi. Pozdrawiam też grupę żółtą, Pielgrzymki Toruńskiej. Mam na sobie koszulkę, chyba jedną z pierwszych, jakby trwajcie mocni w wierze. Trzy razy szedłem, 2011, 12, nie, jakoś inaczej. Jak to było? Jakoś 9 albo 8 i 11. I 11 i 12. Tak jakoś to było, już też nie pamiętam, pomyliłem wszystkie lata, ale trzy razy szedłem, za każdym razem coraz mniej szedłem. Ale ta pielgrzymka to był jeden z piękniejszych też czasów rzeczywistości, które Pan Bóg mi dał w moim życiu. Więc Was bardzo serdecznie pozdrawiam, jeżeli ktoś może ogląda to nagranie. Z Bogiem, dobranoc.